Witoldkowska i Kamil Janel, można powiedzieć, we dwójkę żeście udźwignęli presję i obroniliście pas wagi do 81 kg. No, we dwójkę już wygraliśmy 12 walk rzędu, także będą następne. Następne 12 będzie. Co było trudnością dzisiaj w tym pojedynku? Jak powiedzmy się czułeś w tak gorącej atmosferze, bo to nie są chyba śląskie temperatury, które tutaj dzisiaj były. No, na kopalni chłopacy pracują 40-50 stopni, także co ja mam tam dużo mówić, oni dają radę, ja też muszę. To pytanie do trenera w takim razie, bo Kamil powiedział przed pojedynkiem, że pierwsza runda wiele wyjaśni i po pierwszej rundzie zostanie ustalone, co dalej tak naprawdę. I była zmiana taktyki ewidentnie właśnie po tej pierwszej rundzie, więc właśnie co zostało powiedziane i wdrożone? No, co mogę powiedzieć? Wiedziałem, że Kamil jak trafia tym low kickiem. W pierwszym momencie mówiłem Kamilowi, kazałem kopać troszeczkę niżej, bo za wysoko ten low kick był, ale widziałem jak dostał jeden, drugi. Widziałem grymas na jego twarzy, widziałem, że jego to zaczyna boleć, a więc stwierdziłem, Kamil, trzeba kuć powolutku, konsekwentnie i wiem, że to jest 5 rund i on nie wytrzyma tych 5 rund, tak? A więc powolutku była ręka, była noga, ten prawy też również wchodziły, te podbródki wchodziły. Myślałem jeszcze, że trafi go Kamil na tą wątrobę, ale jednak klinczował, tam próbował te kolana robić. Jednak ten low kick, co żeśmy mówili, wszedł i skończył tą walkę. Inna sprawa też, że właśnie ataki twojego rywala, no raz, że były agresywne, były mocne, na pewno nie były przyjemne, ale to też kosztowało go chyba mnóstwo energii właśnie, więc ta defensywa chyba też mu spadała z czasem. To dużo, ja mogę powiedzieć, że to te ciosy może mocne, niemocne były. Kamil mówił, że nie czuł wcale tych ciosów, one były dużo tych ciosów, ale wchodził na gardę, dokładnie. A więc dlatego mówię spokojnie, Kamil, niech się wypstyka, niech bije na tą gardę, my będziemy robić swoje, my będziemy go kuli, aż odczuje, a więc stało się tak jak się miało stać. I szaleństwo kibiców było chyba niezłe, na pewno cię jakoś to uwiodło. Nie, no tak jak mówiliśmy wczoraj tutaj po ważeniu, atmosfera na trybunach była na wysokim poziomie, także fajnie się walczyło, rozłożyliśmy siły dobrze, forma była. Trafił dobra jednym tarcza, kolanem. Szatni, dobra tarcza, tak jak nigdy. Ta tarcza, Kamil mówi, że mówi, zarąbiście się czuje. Także wiedziałem, że będzie dobrze. No. Zakrypałeś, Witku, widzisz, z emocji. No troszeczkę tak, no ale pięć walk. Tak. Pięć walk, dokładnie. Także troszeczkę w tym ringu spędziłem czasu, też się wypociłem, no ale był dobry wynik, dobry sukces, także niech jest tak dalej. Kamila, ty na ile taktycznie oceniasz tą walkę też ze względu na te wcześniejsze pojedynki, bo to dzisiaj to naprawdę był dobry pojedynek, tak? Tak można powiedzieć, patrząc na przykład w stosunku do tego, co było w Mariocie w Warszawie w grudniu, tak? Gdzie naprawdę męczyłeś się z tym rywalem. No, w Mariocie trochę nie zagrała głowa, wydaje mi się. Za zimno było. Tam też było ciepło. Grudzień, był ciepło na hali, ale nie o to chodzi. Tam po prostu dzień przed walką wszyscy chodzili, mówili Pendolino, on już czeka, tam on już ucieka, to fryzjer i jakiś tam milion innych, rozumiesz, jakiś nazw tego Rumuna. Wiedzieliśmy, że on nie jest zły zawodnik, nie był to jakiś wirtuoz, ale twardziel, kół lewą nogą rozbijał. No a wiesz co, ja się podpaliłem. Pierwsze trzy rundy, on tam wyłapał tyle ciosów, że inny chyba już dawno by się przewrócił, no i później zabrakło tego tlenu, wiesz, źle to rozłożyliśmy. Z Kamilem była dobra walka, było dobrze rozłożone wszystko, tak jak dzisiaj, no a ta walka z Rumunem, bo trzy rundy pierwsze były bardzo dobre, wydaje mi się, on tam nie zrobił sztycha. Później brakło tego tlenu, no ale na charakterze wygraliśmy to do końca i... Co? Każda walka daje jakieś doświadczenie nowe. Wiecie już, kto będzie następnym rywalem, bo gala w Gliwicach się szykuje. Wiecie, z kim będzie obrona? No z Kamilem Rutą już było powiedziane, nie? My nie słyszeliśmy. Tak, już było powiedziane na ostatniej gali w Warszawie. Twierdzę, nie pamiętam. No to nie było przesądzone z tego, co słyszeliśmy. No nie, no musiałem wygrać. Dzisiaj wygrałem, także jest rewanż z Kamilem, także szykujemy się do tej walki. No i co mogę powiedzieć? A więc Kamil czerwiec odpoczywa, pierwszy tydzień lipca i zaczynamy przygotowania. Trochę szkoda, że nie było Kamila Rut. Nawet nie było z tego, co wiem, tak zainteresowany za bardzo, żeby przyjechać, bo to jest też taki dobry moment, żeby... Sekunda. Wcześniej Kamil w wywiadzie powiedział i słyszałem to, jak mówił, że przyjedzie tutaj specjalnie kibicować Kamilowi, dopingować mu i obserwować, jak on walczy. Nawet to powiedział w ringu. Na ostatnim studiu, na gali w Warszawie. Tak, powiedział w studiu, w ringu, że przyjedzie tutaj, będzie dopingował Kamilowi i obserwował jego walkę, ale jego tu nie było. Czy nie kibicował? Nie wiemy, może przed telewizorem. Kłamał. Nie, no prawdopodobnie się wystraszył tutaj kibiców, wiesz.
Tu czekali wszyscy na niego, w Gliwicach też będą. No mogłoby to być różnie, nie? Także wiesz, ja tam podchodzę do tego jakoś sportowo, wszystko, ale tutaj już wiesz, były takie różne pogłoski, że jak Kamil tu przyjedzie, to może nie wyjechać. Sam ja muszą być, nie? No, na wesoło. Wracając do pojedynku, nie tylko, przepraszam, jeszcze jedno pytanie, nie tylko jakby ukoronowanie tego było takie iście królewskie, ale wjazd na ring również w stylu. No, dowiedzieliśmy się wczoraj. Fajnie, no śmiesznie było. Większy stres był przed wjazdem tym motorem do ringu, bo to chyba moje pierwsze takie przeżycie. Kiedyś z kolegą pojechałem 200 metrów i sparzyłem sobie łydkę od tej dachrzany i tam rury wydechowej. No i dzisiaj tam były jaja przed wejściem, jak powiedzieli, że wjeżdżam na tym Harley'u. No ale... A to stąd ten tatuaż na łydce, tak? No ale poważnie, był większy stres. Jak zacznie Kamilowi opowiadać, jak to ma zrobić, weź, nie przechylić się, bo się motor przewróci może, to Kamil widzimy w jego oczach, mówi, kurde, to większy stres niż wejście do tego ringu, naprawdę. Do ringu się wchodzi jak do sklepu, a na motor jak do walki. I tym motem zakończmy ten film. Dziękuję bardzo, gratulacje. Również dziękujemy. Dziękujemy.